to była autopromocja, a teraz Kings of Leon, a już za chwilę słyszymy się w programie Pod Siatką. Goście już są gotowi. Na zegarach zaczynamy nasze cotygodniowe spotkanie Pod Siatką, jedno z ostatnich, w którym będziemy mówić o siatkówce halowej. Dziś znów w niezbyt dobrych humorach będziemy rozmawiali o ostatnich wynikach Indykpolu AZS z waszymi i moimi gośćmi. W studiu Radosław Panas, trener Indykpolu AZS, i Kamil Sołoducha, statystyk Indykpolu AZS. Witam panów. Panowie, tak bliżej mikrofonu troszkę. O. Super, od razu będzie lepiej. Panie trenerze, nie da się zapomnieć szybko o tym, co za nami. No ciężko zapomnieć, ciężko przejść do tego, do porządku dziennego. Gdzieś to tkwi w głowie, te nasze ostatnie porażki. Zakończyliśmy sezon nie tak, jak chcieliśmy. No i na pewno trzeba będzie to przemyśleć wszystko jeszcze raz. No właśnie, dużo do przemyśleń, dużo do analizy. Wiem, że macie przed sobą statystyki tych trzech spotkań. Pytanie, Kamil, do ciebie. Czy możemy się doszukać w ogóle jakichś pozytywów, patrząc na kartki? No moim zdaniem ciężko, no bo jednak te mecze pokazały różnicę między tymi dwiema drużynami. No i naprawdę ciężko znaleźć jakiekolwiek pozytywy. Może tylko to, że w przyjęciu zrobiliśmy mniej błędów niż Częstochowa. I to jest taki jeden pozytyw. Drugi, z tego co słyszałem, no to Częstochowa słabo była na treningach, natomiast my wyglądaliśmy dobrze moim zdaniem w ostatnim tygodniu na treningach, ale odzwierciedlenia tego na meczu nie było. Czyli w formie na treningach byliśmy lepsi od Częstochowy. Zgadza się. Panie trenerze, smutne to trochę, ale prawdziwe, patrząc na to, co pokazują liczby. No na pewno praktycznie w każdym elemencie byliśmy dużo słabsi. Kilku zawodników naprawdę gdzieś tam zgubiło tą dobrą dyspozycję z sezonu zasadniczego. Myślę, że środkowi nasi byli chyba najjaśniejszymi postaciami tego trójmeczu. Nie pękali, grali żywiołowo, grali z sercem. No widać też po procentach, po statystykach, po ilości zdobytych punktów, no ale no środkiem się nie wygrywa, prawda? Także chcieliśmy tutaj, trzeba jeszcze dołożyć trochę dobrego ataku ze skrzydeł, a tego nam najbardziej brakowało, tego elementu. I tutaj myślę, główna przewaga zespołu z Częstochowy. Skąd to się wzięło, że chłopaki tak no poniekąd przeszli koło meczu, bo nie istnieli przez te trzy mecze? No może poza tym pierwszym w Olsztynie, gdzie tam jeszcze momenty były, że gra trochę szarpała, ale potem no to już kompletne nieporozumienie. Trudno powiedzieć, tak sobie, też sobie zadaję to pytanie. Wydawało mi się, że po tym sezonie, gdzie byliśmy naprawdę niedaleko do playoffów, tam zabrakło nam jednego zwycięstwa, dwóch punktów, że jakby tą siłą rozpędu gdzieś jeszcze zagramy te trzy mecze,
i będziemy z tego na tym dziewiątym miejscu, ale gdzieś myślę też, że to ciśnienie spadło chyba z chłopaków, te obciążenie. Myśmy przez cały sezon praktycznie grali mecz o życie. Każdy mecz był dla nas bardzo ważny, o dużym takim napięciu emocjonalnym. Dużo trzeba było włożyć w ten mecz wysiłku takiego fizycznego i gdzieś to może później tego zabrakło. Zespół z Częstochowy grał sobie ten sezonik tak na luzie. Próbowali różne ustawienia różnych zawodników, grali sobie bez obciążeń żadnych. No i jak przyszło dla nich, to był mecz, te mecze były naprawdę pierwsze mecze o coś w tym sezonie, prawda? My walczyliśmy o coś innego i gdzieś tam już chyba zabrakło tej motywacji, koncentracji, zaciętości. To myślę, że gdzieś tutaj możemy się doszukiwać jakichś różnic. Kamil, jak się czujesz kolejny sezon, będąc na dole tabeli? A jak myślisz? Dziękuję Ci bardzo za odpowiedź. Porozmawiamy jeszcze troszkę o tych liczbach, które przed Tobą. Przed programem kilka ciekawostek wynalazłeś, kilka takich strasznie kontrastujących ze sobą ciekawostek. Powiedz mi, co tam takiego mógłbyś przedstawić słuchaczom? No tak, pierwsza rzecz, która rzuca się w oczy, to to, że skuteczności, czyli zdobytych punktów w ataku mieliśmy 39%, podczas gdy Częstochowa 10% więcej. Efektywności, czyli różnicy pomiędzy zdobytymi a straconymi punktami, straconymi, czyli błędami albo zablokowanymi, my mieliśmy 16%, natomiast Częstochowa 31%, no i to już jest duża różnica, natomiast w bloku punkty to taki drugi element, w którym no niestety nam się nie udało i my mieliśmy 24 bloki Częstochowa 44. I tu mówimy o trzech meczach, o tych trzech meczach fazy play-out. Tak, trzy mecze tej fazy, natomiast efektywność bloku znowu to jest to samo, czyli różnica między, to taki może detal już, ale różnica między pozytywnymi blokami a negatywnymi, czyli obitym blokiem albo dotknięciem siatki, my mieliśmy, to znaczy może inaczej, Częstochowa miała 12%, a my mieliśmy minus 11%. Skąd ten minus? Bo rzadko minusy widzimy w statystykach. Z czego wynikają te minusy? Bo dla niektórych to może być niezły kosmos. No wynika to z tego, że tych bloków punktowych i bloków na plus, czyli tych, po których wyprowadziliśmy atak, no nie było za dużo, natomiast tych, gdzie Częstochowa nas obijała, no było znacznie więcej. Czyli tak jak mówiłeś przed programem, że lepiej było nie skakać. No, pół żartem, pół serio, lepiej było nie skakać. Może obrońcy by sobie lepiej poradzili. Co na to trener? Wyobraża sobie trener to, że środkowi w ogóle nie skaczą do bloku, a może to przynieść większy efekt? Były takie momenty, że nie było nas ani na środku, ani na skrzydłach, nie było nas nigdzie, także to też gdzieś każdy mecz analizowaliśmy od pierwszego do ostatniego. Wiedzieliśmy praktycznie wszystko, niczym nas tutaj Andrzej Stelmach nie zaskoczył, tylko właśnie chodziło o lepsze wykonanie pewnych elementów, o lepsze czytanie gry, lepszą grę w kontrataku, bo graliśmy naprawdę przyzwoicie w obronie, gdzieś tam te piłki były niektóre wyblokowywane, tylko trzeba było skończyć co drugą, to byśmy wygrali, tak jak Częstochowa w ostatnim meczu. Praktycznie co drugi atak był w pewnym momencie kończony z kontrataku, my 1-5 i ciężko było szukać tutaj gdzieś kontaktu z tymi zespołami, gdzie zaraz atak po dobrym przyjęciu mamy, na podobnym poziomie mieliśmy, ale właśnie te piłki trudne, wysokie, źle dograne, tutaj był największy problem, nasi skrzydłowi nie wybierali najlepiej. Atakowali głównie przez środkowych, gdzie wiedzieliśmy, że będzie to najwyższy, najlepszy blok i najwięcej punktów zdobywali. Nie widziałem gdzieś tam próby ominięcia tego bloku, gdzieś to wszystko były takie półśrodki, a to chyba mam największe pretensje do chłopaków, bo jakbym widział, że gdzieś analizują tą grę, starają się wprowadzić to, co trener mówi, czy wszyscy z boku i starają się gdzieś to wprowadzić w grę, no to mówię, no okej, okay, no my się pomyliliśmy, źle dobraliśmy taktykę, źle oceniamy grę, ale jeżeli zawodnicy gdzieś tam bez przekonania, bez wprowadzania tego cały czas uparcie atakują przez środkowych, no to gdzieś tutaj jest
tkwi jakiś błąd, prawda? Jakaś zła analiza tego, co się dzieje na boisku. Do taktyki tych cyferek, tych liczb, które Kamil ma przed sobą, jeszcze wrócimy. Na razie krótka przerwa, słyszymy się już za chwilę. Take me out! Radio UWM FM. Po autopromocji wracamy do audycji Pod Siatką z naszymi gośćmi, Kamil Sołducha i trener Radosław Panas w studiu cały czas. No i rozmawialiśmy o tych statystykach po tych trzech meczach. Dużo zarzucało się w ostatnim czasie rozgrywającemu, że nie gra przez środek. A jak tak popatrzymy na papier, to tak źle już to nie wyglądało, Kamil. No tak, bo Gidzie grał 66 razy, używał środkowych, natomiast Andrzej Stelmach 53, więc my graliśmy jednak więcej tym. Gorzej ze skutecznością, ale też biorąc pod uwagę to, ile Gidzie biegał po boisku, to i tak nie jest źle. No tak, skuteczność my 58%, oni 66%, tak? Tylko, że no właśnie te piłki, no Gidzie bardzo dużo moim zdaniem wystawiał pierwszego do środkowych. Możemy się przyczepić do rozegrania? Myślę, że do środkowych nie, bo graliśmy więcej niż Częstochowa. Może czasami niewłaściwe wybory, gdzieś tam Gidzi już na siłę chciał grać czasami z trudnych piłek, bo widział, że skrzydłowi nie kończą, to chciał jak najwięcej pograć tymi środkowymi, którzy byli bardzo aktywni na siatce i czasami te wybory nie były najlepsze, ale to są pojedyncze piłki, prawda? Także tutaj myślę, że zarzut, że graliśmy mniej środkiem, to akurat w tych meczach nie miał swojego poparcia, prawda? Także Gidzie zaprzeczył temu, że zarzucało się, że gra lewe, prawe ciągle. Tak, tylko że być może właśnie to, co przed chwilą mówiliśmy, że ta skuteczność na skrzydłach wymusiła granie tym środkiem, prawda? Że zobaczył, że ci wszyscy nasi środkowi mają bardzo skrzydłowi mają bardzo słabą skuteczność. A środkowi nieźle sobie radzą, także no chciał ich uaktywnić jak najbardziej, prawda? Bo to rzeczywiście też Gidzi jest inteligentnym chłopakiem, widzi kto jak się rozkłada, jak wygląda sytuacja na parkiecie, kto kończy, kto chce grać, kto ma otwartą głowę. Gorzej, jak nikt nie kończy. No to wtedy się przegrywa 0-3 i z Częstochową, no wyjmując oczywiście tych środkowych, bo tak jak powiedzieliśmy na wstępie, no środkiem nie wygrywa się spotkań. Gidzie próbował nawet uruchomić Pajpa w tych ostatnich spotkaniach. Z czego wynika to, że ten Pajp nie chodził tak jak powinien? Jak mówię, jeżeli nie gra się dobrze ze skrzydła, z lewego, nie kończy się tych piłek, to się to rzutuje na wszystko, prawda? Na każdy. Czy atakuje z lewego, czy z prawego, czy ze środka, z drugiej linii, no to gdzieś ta ręka nie jest taka elastyczna, tej pewności brakuje i to wszystko rzutuje jedno na drugie. To nie jest tak, że ktoś będzie cudownie atakował z pipa, wejdzie na lewy i nie potrafi zaatakować. To jeżeli ktoś czuje się pewny, ma dobrą rękę, otwartą głowę, no to wtedy poradzi sobie z każdej piłki, nawet z najtrudniejszych, co widzieliśmy przez cały sezon. Były mecze, gdzie naprawdę graliśmy dwoma praktycznie ludźmi na skrzydłach i oni dawali radę. Nagle gdzieś nam to odcięło. A z czego może wynikać to, że jak porównywaliśmy Andrzeja Stelmacha, jak patrzyliśmy na Andrzeja Stelmacha i na Gidzie podczas tych spotkań, no to Andrzej z łatwością gubił blok, nasz blok, a wystawiając piłkę nawet z wysokości kolan. Znaczy może gubił też, ale rozgrywający żyje ze swoich atakujących, prawda? Jakby nasi atakujący kończyli ze wszystkich piłek Gidziego, a ze Stelmacha z kolan nie, to byłaby inna ocena, prawda? Ich skrzydłowi, Bociek, Hebda, Murek, kończyli z trudnych piłek, z wysokich piłek, z piłek po obronie. My tego nie robiliśmy i to rzutowało też na całą grę. Jak oglądaliśmy na Final Four Ligi Mistrzów i Zaksa nie kończyła z piłek od Zagumnego, to eksperci mówią, że Zagumny słabo zagrał, prawda? Także tutaj mówimy, że rozgrywający żyją z atakujących i odwrotnie. No to słowo jeszcze o przyjmujących naszych, Kamil, do ciebie. Mieliśmy dwóch zawodników, no trzech zawodników, na których opierało się przyjęcie. Michał Żurek, Piotrek Gruszka i Wojtek Ferenc, Piotrek Łukasik. No, nie zaznaczył się zbyt dobrze, jeśli chodzi o przyjęcie. Broni coś naszych przyjmujących?
No, moim zdaniem, no, 46% no to w przyjęciu, tego pozytywnego przyjęcia, to nie jest jakoś zaskakująco dużo, natomiast no nie jest też to tak mało, żebyśmy mieli przegrywać mecze 0-3 właśnie, tak jak trener powiedział, i moim zdaniem to nie jest taki, to nie jest pierwszy powód, dlaczego przegraliśmy te mecze. Ile piłek wpadło w nasze boisko po błędach przyjmujących? 7 piłek wpadło, w tych trzech meczach oczywiście, 7 piłek wpadło bezpośrednio, czyli to jest 3% wszystkich piłek, natomiast 7 piłek przyjęliśmy na stronę Częstochowy. Czyli oddaliśmy 14 piłek. 14 piłek na 234. A Częstochowa? Natomiast Częstochowa bezpośrednich asów były 8 piłek, czyli 4% i 9 piłek na naszą stronę, czyli kolejne 4%. Czyli porównywalne to wszystko, tak nie wyglądało to aż tak różnie, jeśli chodzi o te oba zespoły. No tak, i tutaj procent tych błędów Częstochowy, my mieliśmy 6, Częstochowa 8, wiąże się to z tym, że po prostu Częstochowa przyjęła mniej piłek, bo 207. To, co się rzuciło w oczy, 30 piłek mniej. To, co się rzuciło w oczy podczas tych trzech spotkań, to słabsza zagrywka nasza, bo obserwowaliśmy w fazie zasadniczej wiele momentów, kiedy i Gidzie mógł mocno serwować, serwował nie tyle mocno, co też skutecznie. Bart dawał sobie radę, a w papierach jak to wygląda? No, asów zrobiliśmy porówno, bo po 7 w tych wszystkich meczach. Błędy też, my zrobiliśmy 12% na zagrywce, oni zrobili 12%, także to jest identyczne, te elementy. Jeszcze tu spojrzę. No właśnie, Częstochowa nas odrzuciła od siatki, czyli my mieliśmy negatywne przyjęcie w 30% zagrywek, my w 27%, więc tu jest tak.